Siemaneczko, w 22 części Let's Play Arkania. Chodźmy odebrać kolejnego questa. Coś tu się wydarzyło, z kim mamy tutaj do gadki? Kim ty jesteś? Okej, zobaczymy, w czym problem, o co chodzi? Poszukiwacz przygód, pokrewna dusza, witaj. Do mnie mówisz? Tak, słuchaj, zjawiłem się tu przed wojną w poszukiwaniu legendarnego artefaktu. Okej. Znalazłeś go? Nie, za to złapałem febrę. A. Już od paru tygodni nie wstaję z łóżka, a potrzebuję tego artefaktu. Powiesz mi o nim coś więcej? To legendarny wodny puchar. Świetnie by pasował do mojej kolekcji. Co robisz w Czarnej Toni? Jestem odkrywcą i podróżnikiem. Zbieram skarby, artefakty. Dlatego tu jestem. W Setarif usłyszałem o wodnym pucharze i od razu wyruszyłem w drogę. Mm-hmm. Wtedy wybuchła ta parszywa wojna i zachorowałem. No i utknąłem. Nie mogę ani wrócić do domu, ani szukać kielicha. Coś strasznego. Jesteś z Setarif? Tak. Tam znajduje się mój dom i moja kolekcja. Słyszałem, że Setarif jest oblegane przez tego przeklętego króla Myrtany. Mam tylko nadzieję, że nic się nie stanie moim zbiorom. Na co chorujesz? Na febrę? Tak. To już kilka tygodni. Ledwo na nogach mogę ustać, nie wspominając już o wyprawach. Nie zazdroszczę. Jeśli odnajdę puchar, co będę z tego miał? Mogę ci pokazać, jak wykonać przydatny amulet. Wolałbym dostać taki amulet. Naprawdę umiesz to robić? Do ręki. Lat temu nauczył mnie tego kowal z Korinii. Ohoho! Proszę, proszę, ciekawe. W porządku. Co możesz mi powiedzieć o tym pucharze? Mm-hmm. Słynny mag Vatras znalazł go w trakcie jednej ze swych wypraw. Nazwał go wodnym pucharem i kazał swemu uczniowi zabrać go do tuszu. Mieli go tutaj zbadać. Co się stało z pucharem? Zaginął. Uczeń Vatrasa nigdy nie dotarł do tuszu. Chciałem podążyć za nim, ale ta gorączka... Gdzie mam szukać pucharu? Według tropiciela, z którym rozmawiałem, jego ślad kończy się w koblińskiej jaskini na zachód od Czarnej Toni. Nie odważył się wejść do środka. No dobra. Mamy chyba parę zadań, które nas w ogóle ciągnie na zachód, tak mi się wydaje. Dobra, dobra. Na południowy zachód, okej. Okay. Dobrze. Pajęcze sieci. Dobra, te pajączki, ale czekajcie, to jeszcze kłopotliwa torba, to by mnie interesowało. Czekajcie, to zróbmy jeszcze tą kłopotliwą torbę, zapomniałem o tym zadaniu. Jak się tu będzie najlepiej dostać? Zapiszmy sobie. Co słychać? Słuchaj, jest interes. To moja torba! Zgadza się. W środku widnieje twoje imię. Mhm. Ktoś mi ją ukradł. Ty? Ja? Nie. Nie. Znalazłem ją na bagnach. Ile mi zapłacisz za jej zwrot? Dostaniesz w zamian złoto. Ile? Co masz cię? Okej. Dobrze, możesz wziąć torbę. Popatrzmy. Hej, jest pusta! Zapomnij o złocie. Umowa dotyczyła torby. Torbę dostałeś. Jesteśmy kwita. Czekaj. Zapłacę ci dwa razy tyle, jeśli przyniesiesz mi jej zawartość. A co było w torbie? Nordmarska starka. O. Trunek wysokiej jakości. Ohoho. Niezwykle pożądany tu na bagnach. Dobra. Zdobędę nordmarską starkę. Tylko nie bardzo wiem, gdzie mogę ją znaleźć. Ale dobra. Kłopotliwa. Okej. Okay. To wiecie co? To chodźmy cały czas w kierunku Dobra, chodźmy cały czas w kierunku. Jak tam życie? Dobra. Szefie, to ty? Co za niespodzianka. Mhm. No, przyjacielu, dawaj nordmarską starkę. Co? Oszalałeś? Ukradłeś nordmarską starkę Boranowi. Oddawaj! Szefie, przecież się umawialiśmy! Mam powiedzieć o tym Leborasowi? Nie zrobisz tego, łajdaku? Zabiję cię! Chyba sobie inaczej. Chyba powiem. Tak. Chyba tak. No come on.
Come on. Na co czekasz? On uderzy? No dobra. Chyba niekoniecznie chce uderzyć. Dziwne. Dobra. Niech daje to. Szefie, dość. Litości. Tak. Pogadajmy jeszcze o nordmarskiej stacji. Szefie, przepraszam, poważnie. Oto butelki. Zgoda. Jesteśmy kwita. Dobra, teraz spieprzaj. Panie? Nie, wszystko w porządku. Parę groszy się przyda. Masz moją nordmarską starkę? Tak jest. Proszę bardzo. Dobra robota. Twoje złoto. O, proszę, proszę. Nawet trochę tutaj sypnął grosiwa. Dobrze. Dobrze, dobra. Wszystko pod, przyniesie zepsutą obrożę. Od jaskini goblinów. To może nie. Tak, to też nie. Pajęczyna, pradawne relikwie, nie. Kosiarz, wodny puchar. Dobra, tak sobie zróbmy. I na zachód. Dobra, czyli musimy... Nie, poczekajcie, to będzie zły... Nie. Moment. Nie mam ostatnio czasu, żeby troszkę tutaj poeksplorować między odcinkami. Chociaż Arkania jest taką gierką, że ani nie zachęca w zasadzie, ani też nie wymaga, żeby ją mocno, wiecie, przetrzepać, nie? Każdy centymetr kwadratowy. No dobra, poradzimy sobie. Może przy okazji gdzieś te pajączki zbierzemy, te pajęczynki, zobaczymy. Nie wiem, czy pierwsze będzie... jaskinia z goblinami, zobaczymy. Jaskinia to tutaj już jest coś. Nie wiem, czy to ta jaskinia. Tak, weźmy, co tam było. Tam bez rozszczulania się. I coś tam nam pokazuje się na mapie. Tylko czy to jest ta jaskinia goblinów? No zaraz się przekonamy na pewno. Okej. Słyszę jaszczury. Na pewno nie jest tutaj sam. A, tutaj jest, dobra. Pomyliłem go z głazem, spokojnie, już to naprawimy. Dobra, dobranoc. Tędy tak przyszliśmy. Na razie to jest jaskinia raczej jaszczurów. Ale na spokojnie, to się zmieni. Chyba. No, na razie jednak to się nie zmieni. Kolejne jaszczury. A, jak tam wrażenia po gameplayu z Goticzka? Wygląda, no, drewnianie, czyli w sumie tak jak powinno być. Może aż tak nie będę zachwalał, żeby wiecie, nie przechwalić, ale no, wygląda obiecująco, nie? Nie mówię, że tam urwało mi dupę, bo nie urwało. Aczkolwiek momenty, jak była noc i burza, błyskawice rozświetlały nockę, kozak. Klimat, ewidentnie czuć mocny klimat na bagnach, też kozacko. I gobliny fajnie wyglądają. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. O ile co do ścierwojadów, to jest kwestia dyskusyjna, jak dla mnie. O tyle gobliny mega mi się podobają. Mam nadzieję, że bardziej rozbudują wątek goblinów, bo zdecydowanie zasługują na... Na coś w stylu, no może nie, no może orków nawet, nie? W sensie wiecie, że jakieś tam swoje wioski, czy tam wioska, jakiś goblin, z którym można byłoby pogadać. Kurwa, gdzie ja idę w ogóle? Co to jest? Że po prostu wiecie, no... Można dorobić do nich jakąś kulturę, nie?
wizualnie wyglądają fajnie, tam różnią się od siebie. Wygląd bez jego jak najbardziej mi pasuje. Mega mi się podoba nowy wygląd Diego. Tam był jeszcze chyba Drax, Torus i Koristo. Spoko, spoko. Najbardziej Diego mi się podobał. No Diego był mega zrobiony jak dla mnie. Także to są takie moje małe odczucia. Zobaczymy jak to będzie. Jak to się rozwinie dalej. Może pochodnie, ciągle zapominam. A, już się nawyciągałem pochodni. O, jest, dobra, się bałem, że tu na pusto przyszedłem. Ale coś tam jest. O, nawet troszkę złota mamy. Diament, pierścień mistyka. Młot bojowy. O, patrzcie, młot bojowy. 22. No pewnie, że bierzemy. A, nowa broń i kasa zaoszczędzona, bo już nie trzeba kupować. Dobra, czyli to mamy kieszeń czy tam jaskinię odhaczoną. Teraz tylko tak, powinienem iść prosto. Dobra, także pójdziemy prosto, chyba że tu, w tym zakamarku. Coś? Może? Nie? Dziwne. Też dobra miejscówka, żeby coś skitrać. Także piszcie, co wy sądzicie, nie? O tym, co było zaprezentowane. No chyba tu mnie... Nie, no nie było mnie na pewno. Dobra. A, tu mamy coś. Zapomniany grób. Okej, okej. Runa szybkiej dłoni. Zwiększa refleks posiadacza. Wszyscy wokół ruszają się jak muchy w smole. Broń dwuręczna. Topór katowski poświęcony Beliarowi. Tylko umarli wiedzą, jak znaleźć się w bagnie. Każdy cios ma 20% szans na sparaliżowanie wroga na 2 sekundy i zadanie dodatkowych 90 punktów obrażeń. Jeśli ofiara jest ciężko ranna, cios topora zakończy jej żywot. O cholera. To brzmi jak coś naprawdę kozackiego. A ogólnie broń dwuręczna 30. Tu mam 36, no to chyba ma całkiem niezłe obrażenia. Dobra, fajna poświata, ładnie wygląda. Okej. Zostańmy przy niej. Rubin, zajebiście. To jest dość cenna rzecz. Podoba mi się ta jaskinia, no. Podoba mi się w pytkę ta jaskinia. Złoże, dobra, już to złoże węgla, to sobie darujmy. A, przecież czekajcie, czekajcie. Różne zwoje. O co chodzi z tym? No weźmy sobie pod 9 na przykład. Teraz nie przyspiesz, ale może podczas walki może być przydatne. Dobra. Może być podczas walki całkiem spoko. Tutaj co mamy też węgiel? Żelazo, nie. Znaczy schowaj broń i wystaw pochodnię, może tak. To się naświeciłem pochodnią. Wygląda, jest powolna, ale wygląda obiecująco. Dobra, nie, wygląda fajnie. Ten przeskok obrażeń czuć. Dobra. Można iść tutaj. No tak, tylko tam można iść. Nie wiem, po co to brałem. Moment, ja tu miałem oznaczone jakieś zadanie. Chyba, że gdzieś może tu będzie dalej. My tak idziemy przez tą jaskinię, idziemy. Ale na razie nic nie wynika. Nie no, ta zajebista broń wpadła, także już nie narzekajmy. Dobra. Okej. Okay. A sprawdźmy, jak to się będzie. Tak, spowalnia przeciwników, czy nie? Nie, spowalnia. Jeszcze sięgnął u mnie? No nie żartujcie. Dobra. Dobra, pięknie. Aha, oczywiście. No wkurza mnie, że tej pochodni nie wyciąga automatycznie, jak już tam przeszukamy. To byłoby całkiem wygodne. Byłoby wciul wygodne.
Coś tam jest. Dobra. A, tutaj są te zębacze. Zapiszmy sobie. Dobra, chyba nie będzie stanowił jakiegoś większego wyzwania. Dobra. Nie, 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 nie. Nawet te plujki nie były w stanie nam tutaj jakoś utrudnić życia. Już, już idę do ciebie, spokojnie. Już nie czuł się samotny, koleżko. Dobra. Okej, co miałeś tutaj przy sobie? Kły zębacza. Ale to zadanie mi się zaktualizowało? A, mam tą obrożę już, okej. Okej, okej, ale ten kapelusz też chciałbym ogarnąć. Chyba będzie możliwość, żeby zrobić dwa questy. Dobra, już tego szczura to olejemy. Okej, tutaj sobie spadniemy na dół. Nos. I nie będziemy jeszcze wracać. Pociśniemy tutaj w prawo. No. Dobra, pochodnie możemy schować. Aha, ewidentnie ziemię goblinów. Patrząc, powinny być chyba bardziej głowy nabite. Ale dobra, czepiać się już nie będziemy. Zapiszmy sobie. Nawet, tam na górze chyba jest też jakieś wejście. Ale albo i nie. Może tylko taki tarasik, balkonik bardziej. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj zerkniemy. Nic tu więcej nie ma. Nie ma żadnej straży? Są goblinki. Łowca z klanu truci zębów, dobra. O ty. A ty, koleżko. Dobra, to zerkniemy najpierw, co jest tutaj. To jest jakiś magazyn, co tutaj jest. Może pochody, świński łeb, ale chyba nie w kapuście. Spiżarka. Albo jakaś kuchnia. Ale w zasadzie to nic konkretnego. Suszony dorsz. I tyle. Okej. Dobra, wyjdźmy sobie dalej. Węgiel nie potrzebuję. Dzień dobry. Dobranoc. Okej. O, tam mamy jakiegoś tego szamana. Został. Przepraszam, że cię pominąłem, kolego. Już nadrabiam. Ogólnie, jak tak dalej będzie, to chyba gobliny to staną się zagrożonym gatunkiem, mam takie wrażenie. Dobra, pozbierajmy to, co tutaj jest. Okej. To, co mają przy sobie, wszystko się przyda. Na później, wiadomo. Wodny puchar, tak jest. Nie potrzebuję grać na tych bębnach. Dobra, czyli w sumie to też mamy już odhaczone. Też możemy mu zanieść. W ruinach na południowy zachód. Na południowy zachód. Czyli jeszcze gdzieś dalej tutaj. No to też zanim wrócimy do drzewa, to myślę, że też go poszukamy. Tylko to nie będzie w tym odcinku. Żadnej skrzyneczki tu nie było. Czekajcie, bo ja tak szybko przemknąłem. A tutaj już widzę, że jakąś potkę bym przegapił. Jedną złożyłem. O! Nawet to odwzorowali jakoś. Dobra, ale nie, nic tutaj więcej nie ma oprócz bębnów. Bębny nas nie interesują. Chodźmy dalej tutaj. Kolejne gobliny. Do szamana. Nie, skup się na szamanie. Ej, podoba mi się ta broń. No jest powolna, ale naprawdę fajny przeskok w tych obrażeniach. Dobra. Okej. Teraz pyta... Aha, tu jest wyjście pewnie na zewnątrz.
Pewnie ten tarasik taki. Tylko czy coś... A, coś tutaj jest, patrzcie. Zapomniany grób, mamy kolejny fragmencik. Murołamacz. Broń dwuręczna, tylko że mamy 36. O Jezu, nie doczytałem, sorry. Zaraz doczytam. Murołamacz. Ten potężny młot często wykorzystywany jest podczas wypadów, aby wyłamać drzwi lub przebić się przez obronę. Każdy mocny cios zadaje nie podwójne, a potrójne obrażenia. Broń dwuręczna. 35. Cholera. Chociaż ja z tych silnych ciosów rzadko korzystam, więc... więc może sobie darujemy, ale kurde. Jaką fajną broń ostatnio trafiamy. Dobra, chodźmy jeszcze tam dalej sprawdzić tą jaskinię. Czy tam może też jakieś fanty są? Czy tu się będzie kończyć? Aha, tutaj już sobie jaszczury zamieszkują. Dobra, nie ma problemu. Na pewno nie jesteś sam. No, tak jak myślałem. O, chyba złoto tutaj też jest. Dobrze. Dobrze, zaraz się żegnamy. Nie no, zajebista jest ta broń. Zresztą coś nawet chyba mi pisaliście o dwuręcznej. Żebym się może na nią przerzucił. Czy coś w tym stylu. Złoto. Jak najbardziej. A ile taki samorodek złota jest warty? W ogóle mamy prawie 6 koła. No nie ma ceny, no. Nie, ten ekwipunek jest tak fatalnie ogarnięty, że to jest masakra. Już w pierwszym gotiku jakoś było lepiej, to wspominam. Bo w dwójce to jeszcze już nawet bez modów, nie? Które potrafią już ładnie posortować to. To lepiej to wyglądało. Tutaj jest masakra. Za mało tych kieszonek zrobili, no. Aha, czy tutaj nic więcej... A, czyli to taka jeszcze malutka kieszonka była. Dobra, czy my górą wyjdziemy z tej jaskini? Chciałbym wyjść na zewnątrz. Nie ginąc, nie? Zapiszmy. Nie, patrzcie, może jakoś... Nie no, jakoś chyba zejdziemy. Zejdziemy, pewnie, że zejdziemy. Ewidentnie tutaj jest to zrobione. Oj, może nie tak nadgorliwie. No, ale udało się bez jakichś większych problemów. Dobra, ja wiem, że tam zadania czekają. Ale jeszcze może tutaj rzucimy okiem. Co, aha, to są to pielce. Cholera, już mnie zauważyły. Aj. Dobra, to jednak sobie może zakończymy tu odcinek. Ja będę miał chwilę, to może troszkę się tu pokręcę. Może te ruiny znajdziemy, albo tą pajęczynkę zobaczymy. No, nie ma sensu, żebym teraz się przebijał przez te ścierwa. Bo no jest to nudne, no nie ukrywam. Walki z mobkami tutaj są mega nudne. Dobra. No, ja się tutaj rozpatrzę już między odcinkami. Także co, wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.